prawie szedłem sobie dzisiaj 3 minuty przed rozpoczęciem bloku, no i tak zawsze 5 po. Kieruję się od razu w stronę galerii Kazimierz, że może mi to wpadnie i zamówienie, żeby tu zacząć. No, coś wpadło. Z kącika na 4 km. Może być. Spełni ta restauracja Mac. Dokładnie tak. Lecimy od razu tutaj. Zmieniłem troszkę ustawienie mikrofonu, bo w takiej pozycji jak miałem go wcześniej ocierał mi się o kurtkę i było słychać takie szumy. Później przy obrabianiu każdy plik trzeba było odszumiać. Pogrzebałem też trochę w ustawieniach kamery. Żeby może trochę ten szum zniwelować też w obrazie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurwa, tu szkła znowu. Boże, co za ludzie. Niepokoi mnie tylna przerzutka. Mam wrażenie, że jest wygięta tak troszkę nienaturalnie. Nie chciałbym haka zerwać. Zwłaszcza gdybym był parę kilometrów od domu. Ciekawe, czy w ogóle jest gotowy, bo dość blisko mnie do odbioru. Ono jest 25. Jest. Dobry. Dobry, przepraszam. Dobry. 125. Dobra, w lewo. O. Jaki? 125. Dziękuję bardzo. Super, dzięki. Ulica przy torze. 3 km ponad, nie jest blisko. To będzie pod górkę. To jest jakaś boczna z Zakopianki. Aha. No jak zwykle koryczek. Kurwa, znowu szkła, ja pierdolę. Zajebane menele. Pozbyłem się tego skrzypienia, napaliłem trochę smaru w sprayu między trytytki, nóżkę a ramę. Poślizg jest. Cisza jest. To znów hamulce przestały działać. Gdybym miał troszkę więcej czasu, może jutro, to trzeba będzie nie tylko odtuczyć tarczę, ale może i klocka wypalić. Nie była być taka sama temperatura jak wczoraj. To nie bardzo wiem, jak to rozumieć. Które miało być 6. A jakoś podejrzanie kałuże były zamarznięte. To mi tu każe jechać ulicą. Już mi tam nie wolno jechać. Ja pierdzielę. No nic, no trzeba będzie nadłożyć ten kilometr. Przejechać tu płatką. Chyba, że jeszcze jakieś tam, ale
Ja nie kombinuję, się wracał, szkoda czasu. Troszkę też nie podoba mi się kierunek, w którym mnie ciągnie. Już raz jeździłem tam po tej zakopiance zawiłej i tych okolicach. Tam raczej jest pagórkowaty teren. No nie powiem, dało mi to w kość wtedy. A jeszcze śnieg sypał. I śnieg z deszczem. Dzisiaj już chyba się uspokoił ten wiatr. Tak mi się wydaje. Ale chyba mniej wieje. Chcę na drugą przeskoczyć. No i pięknie. Tu kurwa drogi nie ma. Ja pierdolę. Co ja udupcony będę. Ale chuj, nie ma jak inaczej. Gdybym wiedział, to wolałbym tam ulicę miał. Do pana? To były tamte drzwi? A, okej. Proszę bardzo, przepraszam za fatygę. Do widzenia. Napierdolam na gościa jakoś za plecami. Jest to jakieś wyjście? Chyba jest. Sklep internetowy Biedronka. Chyba teraz sypie kurciakami. Po 8 zł. No ale spoko, może wyzwanie przynajmniej zrobię. Nie to co wczoraj. To prowadź kolego. Do miejsca odbioru. Dobrze, bo przed chwilą słyszałem, że jechał. To teraz nie pojedzie. Kilometr do Biedronki. Kurwa, no nie podoba mi się to posiadanie. Dwa tygodnie temu nowy łańcuch założyłem. W sumie cały napęd założyłem. Po tym jak te śniegi stopniały. Czy to jest niemożliwe, że w dwa tygodnie łańcuch wyciągnął. Ale to jest kwestia tej krzywej przerzutki. No nie, tu trochę go rzucę, łańcuch rzucę do benzynę do butelki. Wyszejkuję go. Może mu pomoże. Ogólnie cała trasa na 2 km. I to zamówienie to będzie raczej wziąć, dwa razy korbu machnąć i wydać. Temu łańcuchowi nie pomoże to szejkowanie. No nie wiem, czy nie kupić od razu nowego, żeby kaseta go jeszcze przyjęła. Tutaj w lewo. Jest biedra. Ochrona Argus. Robimy tam 2 miesiące chyba. Kapusta, pieczarki, pierogi,
ciasto krówka, cytryna. Dzień dobry, 272 mam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Kilometr na cel. E nie, 750 metrów. Kurwa, że ludziom się nie chce 700 metrów podejść do sklepu. Zakupy zrobić. Dobra, za 8 zł. Mogę podrzucić. Dzięki, dzięki. Po lewej, numerek. Jeszcze kurwa żadnych nie ma odpadek. W garażu, wejście do tamtej. 28, czwarta klatka. No, ciśnij kluczyk jeszcze. Ej, halo Glovo? Wieczór, proszę. To i nic się nie wyspało, nic, proszę bardzo. Do widzenia. Wydaje mnie, dzięki. I znowu Biedry. 6 km ogółem. 1,5 mam do Biedry. 4,5. Ciekawe, gdzie ja z tym będę leciał. Na włoską. Guziczek otwórz. Ja tu wyciął z tych mikrofonów, a on się chuj odpiął i latał, kurwa. Na kablu wisiał i się tuśnął. Ciekawe kiedy. Się okaże, że się nagrało, że punkt może mieć opóźnienie. No nie no, zaczyna się. To bawełny z włoskim. Plantę. Trochę owoców, bo tak to chipsy ciężko nie będzie. Od wapy w sumie też prosta droga. Dobry świr, na BMX-ie w obozie. Dobra. Ja mam 136. No, kurwa, ona się napada znowu. Nie wiem, o chuj chodzi, miałem pod Wawel z tym jechać. To mi pokazuje jakąś inną trasę. Dobrze, kurwa, że nie wpisuję sam na nazw ulic. Bo bym pojechał nie pod ten adres.
Kto by się spodziewał, że mogą być dwie ulice włoskie w Krakowie? No kto by pomyślał? Oczywiście jadę pod tą, co jest dalej. No to może następny jakiś maczek z Wielickiej. Prawie czysto, czysto. Na samej górze oczywiście. No, wszystko jest 6, a mieszkanie 30 jest chyba niżej, czyli nie po czym to wyjeżdża. Jeszcze niżej, ale się okaże na samym dole. Nie, to już jest B. Jeszcze megatka. Śmietnik. No nie wiem, tu zadzwonię jeszcze pod 30. Dobry. Do widzenia. Jest zamówienie z Wielickiej. McDonald's za 5 km. Dokąd to będzie? Nad potokiem. Cholera, wiecie, to jest. Dobra, dziękuję. Nad potokiem jest Bieżanowie. I oczywiście nieszczęsna kola w plecaku. Dwa kilometry. Ja jechałbym prosto. Nawigacja prowadzi tędy. Sprawdźmy tę drogę. Co kawałek to jakiś światłowód. Tysiące kurwa różnych firm. Ale jak ja bym se chciał kurwa podciągnąć do siebie,
to żadna. Żadna nie ma możliwości. Człowiek te filmik na YouTube'a wrzucić, czeka kurwa 5 godzin, 7 godzin. Są dwie klatki w tym bloku. A i B. No i oczywiście pojechałem nie do tej, co trzeba. A ta, do której miałem podjechać, jest znacznie bliżej. Dzień dobry, piąte piętro. Globo. Dobra, dzięki. Dzień dobry. No. I drugi, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Masz lepiej, do widzenia. Dwie lickie na nowosą dziecko. Czyli co, jadę do Maka. Tego samego, co przed chwilą. I wracam się w tą samą stronę tutaj, tylko drugą stroną ulicy. Przydzielono po zamówienie pakietowe? Co to znaczy? Dali mi drugie zamówienie. Ale też z Maka? Też z Maka. Ja mam dwa A7 i PJ. Będę dali mi aż 5 torek. No ja tylko ta popierdolił tylko przy wydawaniu. Wiem, że PJ mam dwa, czyli tego drugiego będzie 3. A pierwszy na trasie mam ten drugi, czyli najpierw muszę wydać 3. No i gitara. Że mój to złom. Moment, bo nie wiem, mam dwa, nie wiem, który do pana. Szejk i hamburger. Właśnie są bardzo podobne. A7. A pierwszy na trasie mam ten drugi, czyli najpierw muszę wydać 3. Pejut nie. Więc A7 jedno. Drugie. I trzecie pana. Dziękuję bardzo, do widzenia. 28. 28. Dobra. Proszę bardzo, jedno. I drugie. Proszę bardzo, do widzenia. Potwierdź. Teraz zjeżdżamy na dół, znowu maczek wpadnie. Co to się tu podziało?
policja. W takiej spokojnej dzielnicy policja. Dobra, jest zamówionko. Z Wielickiej na 6 km za 16 zł. Maczek. I z tym maczkiem na Saską. Nie no, to bardzo fajnie, bo przylecę sobie, tam jest taka, co ostatnio wydupcem. No tylko czekam, na tej się zapomnę. Ja jadę z tym tornistrem na plecach. Kiedyś zawisnę na jakimś znaku. Zmieniło się. Kolega z branży wcisnął. Na gotowo. Kurde, fajnie, bo dzisiaj w sumie wszystkie dostawy kręcą się koło chaty. O kurde. Dobry, RM będzie gotowe już? Jakie? RM. Okej. No i na Saską. Klient płaci stóweczką. No i gra gitarę. Będzie na poczet wypadki. Kurwa, tak żebym zabezpieczył kubeczek z piciem, że nikt niczym tak nie zabezpieczył. Normalnie dumny z siebie jestem. Cóż ten gość za oponę miał? Kurwa, 3,5. No. Tylko że ja już takich filmów mam ustawionych w kolejce, zmontowanych. Co 3 dni mają się wrzucać na YouTube'a, gdzieś do 20 chyba 2 stycznia. No i teraz cholera wie, czy tego nie wziąć i nie anulować. Wrócić tylko z tym największym ściekiem, co tam mam. No ale siedziałem na tym bazę 3 albo 4 dni, żeby to pociąć, posklejać. No ale nic tam nie gadam. Ale faktycznie, miał siedzieć 40 minut. Patrzeć jak w kółko gość jeździ tymi samymi trasami. 1000 film z kolei. To też bym tego za chuja nie oglądał. Wiadomo, że te filmy nie są takiej jakości jak tutaj prezesa. Od delivery, ale może też trochę głównie. Pasowałoby może te filmy troszkę krótsze robić. Bo też nikt normalny nie będzie siedział 40 minut. Nie oglądam jakiegoś filmiku. O, straż pożarna. Kurwa, ruch na mieście służby dzisiaj. Jak to kurwie dzwona za chwilę gdzieś tu, to jeszcze karetka będzie na chwilę.
Tam będzie 99 zł. Dziękuję bardzo. Kurwa, znowu butelka. Ja pierdolę, no. No poczepię mnie. Mam zapas dentek kupiony specjalnie, żeby w razie gdyby coś się przydarzyło, to nie stanąć z robotą. To podmieniam i jadę dalej. Przy tej ilości rozbitych butelek na ścieżkach, na chodnikach, to ja mogę w jeden dzień pozbyć się tego zapasu. Przejebany. No, jest zamówienie. Proszę Państwa, czy będzie znowu czwarty McDonald's? Wielicka. Maczek. Jedziemy na Górników. Górników. Dwa i pół kilometra stąd. W stronę Prokocimia. No to od Maczka będzie ze 3 kilometry. Witam po raz czwarty. No i pięknie, kurwa. Rozdupcyłem se zamek od plecaka. Trzeba będzie zasięgnąć pomysłu z Discorda i zrobić sobie zamknięcie na magnesiki jakieś neodymowe, albo spróbować jakoś nasunąć ten zamek z powrotem na właściwe tory. Dobrze, na urlopie siedzę w swojej robocie. Rano będzie trzeba zrobić z rowerem, z łańcuchem. Jeszcze teraz plecak wyszedł. Teraz jak jeszcze dojadę do klienta, to zamknięte plecakiem. Gorzej jak ja teraz z mojego otworzę, żeby wydać żarcie. To już go raczej nie zasunę. Żeby inwestować w silnik, w ten rower. Bo w sumie ja zacząłem jeździć na tym Glovo, bo mi się trenażer spierdolił. Miałem jeździć na trenażerze przez całą zimę, jakieś tam sobie treningi robić. No ale stało się jak się stało. No i podpatrzyłem sobie u Dexterowskiego, że chce jeździć z jedonkiem. Ja myślę, to w sumie dobre, trening zrobię. Do tego jeszcze zarobię nie najgorsze pieniądze. Jeżdżąc sobie tak po 4-5 godzin dziennie. No jakbym włożył tą baterię, to by chuja z tego treningu było, bo podejrzewam, że pierwsze dwa dni, może pierwszy tydzień bym popedałował, a resztę później bym jeździł na manetce. No i chuj z takiego treningu, jakbym się w ogóle nie zmęczył. A nie ma co się oszukiwać. Paręnaście kilo pasowałoby zrzucić. No jak ja mam tu weź? Przejechałem.
Tak, słucham, halo? No jestem, tylko nie mogę pod bramką, tak jakby od strony Wielickiej, tylko nie mogę sobie poradzić z tym domofonem. Wie pan co? Według tej instrukcji daję 8 i numer pana lokalu, ale tam jakiś błąd był. Dobra, okej, okay, to czekam, dzięki. Dzień dobry. Dobra. Tu jest jedno. I drugie, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dobra, mamy kolejne. Na Kozłówce. Kebab King Bar. Bierę. Dzięki. Mi ściągnął za prawa autorskie. No jedź pan szybko, jedź pan. Nie będę hamował. Lewo. Prawo i ostatni blok. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Biedronka namateczna. No cóż, jak mus to mus. Tu mam czerwone, tam mam zielone. Tam mi zniknie, a tu mi się zapali. I chuj, znowu dostał. Pierdolę, jak będę. O uszy, dwa razy napój nie gazowany. No zwariowałem. Dobra? 698. O, dzięki. Dwa energetyki na 4 km. Nie no, dla mnie bajka w sumie. Lekkie. Także easy, tylko kurwa wyjść sobie do Żabki gdzieś kupić. Najśmieszniejsze jest to, że ja za tą dostawę dostanę 19,40. A te dwa energole kosztowały 6,79. Ja kurwa. Bo nie mogę zarezerwować kolejnego bloku. Zablokowany jest. No to wpytę. Braknie mi dwóch zamówień. I jeszcze będę wracał stąd do domu. Chujnia. No pytaj o chuj. Kurwa, lampka mi się wyczerpała i akurat przez zakrzówek nie.